Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Pewnie dziwicie się, dlaczego w piątek po południu spotykamy się tutaj. Zaczyna się weekend, zaczyna się czas wolny, czas odpoczynku. Chcemy, żebyście ten czas spędzili również bardzo miło, nie na nauce, ale na zabawie. Dzisiaj zapraszamy Was weekendowo-zagadkowo. Za chwilkę, jak widzicie na ekranie, jest koło fortuny, które będzie się za chwilę kręcić. Mamy tutaj kilka kategorii zagadek, będziemy je rozwiązywać. Ale nim to nastąpi, moi drodzy, bardzo proszę, żebyście w swoich domach przygotowali sobie jakieś punkty. Punktami mogą być różne przedmioty. To może mogą być kredki, jakieś patyczki, jakieś drobne elementy, które kartka. Macie w domu. To może być zwykła kartka, ołówek, długopis, na których będziecie zaznaczać zdobyte punkty. A muszę Wam powiedzieć, że warto o to zadbać, ponieważ na koniec filmiku będziemy przydzielać nagrody. Słuchajcie, pod filmikiem są komentarze, jest miejsce na komentarz. I my Was poprosimy o to, żebyście napisali w komentarzu, ile zdobyliście punktów z dzisiejszych zagadek. Będziemy przyznawać Wam medale za miejsce pierwsze, drugie i trzecie, więc warto się postarać. Słuchajcie, zagadki są z różnej kategorii. Mam nadzieję, że uda Wam się wszystkie rozwiązać. Chciałybyśmy dzisiaj wręczyć wszystkim same złote medale. No to słuchajcie, czy jesteście gotowi do tego, żeby zabrać się do rozwiązywania zagadek? A ja mam również prośbę do Waszych rodziców. Drodzy Państwo, jeżeli Wasze dziecko będzie z radości wołać i krzyczeć, że zdobyło złoty medal, to bardzo proszę z dniem dzisiejszym zwracać się do swojego dziecka mistrzu zagadek lub mistrzyni zagadek, bo taki właśnie dzisiaj tytuł Wasze dziecko otrzyma od nas, nagrodę za to, że rozwiązało wszystkie zagadki lub część zagadek, w zależności jak to wszystko nam się uda. No to kochani, do dzieła. Chcecie się z nami bawić? Jeżeli tak, zapraszamy. Zapraszamy, kręcimy kołem fortuny i życzymy Wam powodzenia. Trzymamy kciuki. Pierwsza kategoria słodycze. Słuchajcie, czytam zagadkę. Pamiętajcie, odnotowujecie sobie zdobyty punkt, jeżeli uda Wam się rozwiązać. Posłuchajcie. W kubeczku czy na patyku wszyscy je lubimy. Miło latem na języku poczuć małą porcję zimy. Zdobywamy punkt czy nie zdobywamy? Myślimy. Rozwiązaniem zagadki są lody. Oczywiście, że lody. Słuchajcie, przyznajemy sobie punkt, jeżeli udało nam się odgadnąć. My wierzymy, że wy to uczciwie wszystko sobie zaznaczacie i liczycie te punkty. Gotowi do zagadki drugiej? No to jedziemy do dzieła. Co też nam się tam kręci i co nam wyskoczy? O, coś zdrowego, wyskakują nam owoce, kategoria owoce. Posłuchajcie. Z grządki w ogródku zrywamy je co rano. Najlepiej nam smakują zbitą śmietaną. Myślcie, co to kategoria owoce? Co to jest? Już teraz się powoli zaczynają pojawiać w naszych sklepikach, na straganach. Kochani, co to jest? To są truskawki. Truskawki, oczywiście. Czyli, moi drodzy, kto odgadł, przyznaje sobie punkt. Gratuluję, jeżeli się udało. Jesteście gotowi? No to pędzimy dalej. Nie martwcie się, jeżeli komuś się coś nie udało. Słuchajcie, jeszcze będzie dużo zagadek i będzie można dużo punktów zdobyć. No to pędzimy dalej. Kręcimy kołem fortuny. I co mamy? Przedmioty. Słuchajcie, mamy zagadkę o przedmiotach. Gotowi do wysłuchania zagadki? Ja tutaj muszę znaleźć tę zagadkę. Posłuchajcie, co to takiego? W małym domku same szyby, w środku woda, a w niej ryby. Co to jest za domek tajemniczy, który składa się z samych szybek? Kochani, jeżeli wiecie, to odkładacie punkt. A ja podpowiadam, że to jest akwarium. Rozwiązaniem zagadki jest akwarium. Super. No to, moi drodzy, zobaczymy, co nam teraz szczęście, los szczęścia pokaże. Co mamy? Mamy owoce. Ojej, teraz nasze koło fortuny bardzo lubi słodycze, owoce.
owoce bardzo lubi. No to słuchajcie, co to za zagadka? Posłuchajcie. Czerwone, pachnące, słonkiem malowane. Przyniosę ich z lasu w lecie cały dzbanek. Co to za słodkie, pachnące, czerwone owoce? Czy wiecie, co to jest? Jeżeli wiemy, odkładamy punkt. Mowa o, powiedzcie ze mną nazwę, o malinach. Rozwiązaniem są maliny. Świetnie. No to jedziemy dalej. No to jedziemy dalej, kochani. Zakręcamy kołem fortuny. I zobaczymy, co nam jeszcze pokaże. Warzywa. No, skoro były owoce, to i wypadałoby, żeby były również warzywa. Szukam w moich zagadkach jakiejś zagadki o warzywach. Mam. Słuchajcie, co to takiego? 100 sukienek noszą wszędzie. Gdy je zdejmą, płakać będziesz. Co to za warzywo tajemnicze, które zmusza nas do płaczu? Jeżeli wiemy, bijemy sobie brawo w nagrodę albo pokazujemy łapkę w górę. Co to takiego, moi drodzy? To jest zagadka o cebuli. Świetnie. Świetnie, zagadka o cebuli. Gotowi? To ruszamy dalej. Ruszamy dalej. Co teraz nam się... O, bardzo ciekawa zagadka. Postacie z bajek. Ja sobie zdaję sprawę, że niektórzy czują się bardzo dorośli i nie chcą słuchać już bajek, ale powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię słuchać bajek, mimo że jestem już osobą dorosłą. Słuchajcie, co będzie naszą zagadeczką? Słuchamy uważnie. Chyba nie trudna. Chociaż kłopoty z wilkiem miała, wyszła z opresji zdrowa, cała. Co to za postać baśniowa? Oczywiście wszyscy wiemy. To czerwony kapturek. Brawo dla was. My tutaj bijemy brawo. Wszyscy wiedzą. Świetnie. Pędzimy dalej. Co teraz nam pokaże koło fortuny? Kręcimy. Nie boimy się niczego. Zwierzęta. No jakby mogło zabraknąć zagadek o zwierzętach. Słuchajcie, czy trudne? Chyba nie. Ma krótkie nóżki i mały ryjek. Chociaż ma igły, nigdy nie szyje. Co to za zwierzątko z małym ryjkiem, krótkimi nóżkami i igłami? Czy każdy z was wie? Jeżeli wiecie, odkładacie punkt, a jeżeli nie, to jeszcze chwila na zastanowienie. Uwaga, co to za zwierzątko? Oczywiście, to nasz ukochany pan jeż. Super, łapki w górę dla was. Tak, brawo, jesteście super, bardzo mądrzy. Jedziemy dalej. Pamiętajcie, że liczymy punkty, bo w komentarzach musicie napisać ilość tych punktów. Zagadka o przedmiotach. Cóż to takiego może być? Słuchajcie, szukam, gdzie te zagadki o przedmiotach. I coś tutaj mam. Uwaga. Wszyscy do mnie zaglądają, co o wygląd schludny dbają. Schludny to taki ładny, estetyczny, skromny, ale czysty wygląd. Co to za przedmiot? Każdy z was to ma. Przypominam, w łazience na przykład, albo w przedpokoju, nim wyjdziecie z domu, można tam zerknąć. Co to za zagadka? Oczywiście rozwiązaniem jest lusterko. Brawo, mistrzowie zagadek. Pędzimy dalej do dzieła. Co dalej nas czeka? Jestem coraz bardziej ciekawa. Ile tam u was punktów się już zbiera? Odzież. Każdy z nas wchodzi przecież w jakichś ubraniach, więc chyba powinniśmy odgadnąć, co to jest. Uwaga, zagadka odzież. Zawsze na głowie zimą noszone, jedne z frędzlami, inne z pomponem. Co to za część odzieży, garderoby, ubrania? Co to takiego? Chyba każdy już tam w domu krzyczy z radości, że wie. Oczywiście, moi drodzy, to jest czapka. Dzisiaj nasze czapki pewnie są już w szafach, bo zima odeszła, ale wyciągacie pewnie inne czapki. Pewnie to są czapki z daszkiem i szykują się one już, żeby z wami wyjść na dwór, na podwórko. Brawo, słuchajcie, mistrzowie, pędzimy dalej. Jesteście gotowi? Chcecie jeszcze zagadek? Pewnie tak. No to słuchajcie, idziemy dalej. Jedziemy, koło się kręci.
I co nam tutaj pokazuje? Zabaweczki, moi drodzy. Kto by nie lubił, nie lubił zabaweczek? Zabaweczki, gdzie zabaweczki mi się ukryły? Poszły się pewnie bawić. Uwaga, uwaga. Czy znacie zabawkę, którą w karnawale wszyscy kupują i biorą na bale? Ha, teraz chyba zadałam taką zagadkę, że już nikt nie wie. Co to za zagadka karnawałowa? Powiedziałabym wybuchowa troszkę. No, troszkę tak. Kolorowa, wybuchowa. Co to może być? No dobra, dobra, przecież wiem, że wiecie. Mowa o balonie. Wiedziałam, droczyłam się z wami, wiedziałam, że wiecie. To był balon. Oczywiście, że balony biorą udział w karnawałowych szaleństwach. Super, super. Słuchajcie, jak macie ochotę, no to bawmy się dalej. Pamiętajcie o punktach, bo to bardzo ważne. Pędzimy dalej. Jesteśmy na półmetku. Mamy ile? 10 minęliśmy zabawek, zagadek, przepraszam. Postacie z bajek. Czy ja tu jeszcze coś mam, jakąś postać z bajek? Szukam, szukam. Czy coś mi się tutaj jeszcze tutaj znajdzie dla was ciekawego? Chciałabym jakieś bardzo trudne zagadki, no ale nie wiem, czy się uda. Śnieżną buzię ma i 7 krasnalizna. Ciekawe, kto to? Znacie? Kto to może być? No, śnieżna buzia. I 7 krasnoludków się koło niej kręci, taki kumpli 7. Kto to taki? Pewnie, że tak, moi drodzy. Królewna Zosia. Ojej, co ja mówię, przecież nie ma chyba. Nie, jest Królewna Zosia, nawet taka bajka jest. Księżniczka Zosia chyba. Ale to chyba nie była Zosia. Jak ona miała na imię? A, no pewnie, Śnieżka? A, Śnieżka, no widzicie, no ja zapomniałam. Królewna Śnieżka, pewnie, że tak. Królewna Śnieżka. Zagadka o Królewnie Śnieżce, jasne. Dobra, jedziemy dalej. Cóż to teraz będzie, żeby mi się znowu język nie poplątał? Warzywa. Słuchajcie, pamiętajcie, warzyw nigdy nie za wiele. Powinniśmy je jeść w sobotę i w niedzielę i przez cały tydzień. Latem w ogrodzie wyrósł zielony, a zimą w słoiku leży kiszony. Nie każdy go lubi. Zielony każdy, ale ten kiszony niekoniecznie. Ale jest bardzo zdrowy, za to powinno się go jeść. Co to takiego zielonego w słoiku? A, tam słyszę, ktoś mówi żaba. Nie, no żab nie jemy. W słoikach nie trzymamy żabek. Co to może być? Oczywiście, moi drodzy, że ogórek. No pewnie, że tak. Oczywiście, przyznajemy sobie punkty i znowu brawa bijemy dla was. Tak, brawa za rozwiązanie zagadki. Super. Jedziemy dalej. No to słuchajcie, tempo mamy super, super dobre. Co tam dalej? Owoce. Owoce. Ostatnie. Kto lubi owoce, ten już się nie może doczekać. Posłuchajcie. Ładnie pachną żółtą skórką. Kwaśny mają smak. Zawierają witaminy. Każdy wie, że to żółte owoce. Co to może być? Tak myślę. Żółte owoce. Ale może... Zaraz, czy to czasami nie są cytryny? Chyba tak. To chyba są cytryny. Brawo, moi drodzy. Oczywiście, że rozwiązaniem zagadki są cytryny. Pysznie smakują i słuchajcie, do herbatki z cytrynką, naprawdę ta cytrynka w herbacie smakuje rewelacyjnie i jest dobra na przeziębienie. Jak ktoś się źle czuje, to poproście, żeby mama wam zrobiła i z miodem i będziecie zdrowi jak rybki. Dobra, jedziemy dalej. Ile punktów już macie? Przeliczcie sobie. Przeliczcie szybciutko. No, jeszcze wam do pełnego kompletu troszkę brakuje. Pamiętajcie, my czekamy na komentarze na koniec filmiku. I będą nagrody wysyłane do każdego z osobna. Dobra, jedziemy dalej. No, słuchajcie, kręcimy. Kto się z nami bawi? Kto się z nami bawi? Co tutaj mamy? Zabaweczki. Zabaweczki, zabaweczki. Zagadeczki o zabaweczkach. Gdzie mamy nasze zabawki? Szukamy. Zabawki poszły. One cały czas nam gdzieś uciekają. Dobra, co to takiego? Co musi wróżka trzymać w
paluszka, by bez zmęczenia spełniać marzenia. No, co to jest? Pomyślcie, wróżka, u kopciuszka, coś miała w paluszkach, co to mogło być? Co to jest? To nie są słone paluszki, nie wiem, jakby ktoś chciał powiedzieć, nie, nie, nie. Spełniała marzenia, robiła tak czary, mary, coś tam i się zrobiła z dyni karoca. Zawsze chciałam tak umieć, ale nie umiem, niestety. No bo nie mam, czego nie mam, słuchajcie, nie mam różdżki czarodziejskiej. No pewnie, że chodzi o różdżkę. Pewnie, niestety każdy z nas by chciał mieć taką różdżkę. No powiedzcie, kto z was by nie chciał? Czary, mary i mamy wszystko, co chcemy. Dobra, ale nie ma tak łatwo i nie ma tak fajnie. Pracujemy teraz na medale, więc słuchajcie, koncentracja i pędzimy dalej. Zagadka kolejna. O, słyszycie tam z tyłu, słychać takiego małego człowieka, który też chce rozwiązywać zagadkę. Warzywa. Co się stało? Przeskoczyło nam koło fortuny. Czyżby ono nie lubiło, słuchajcie. Jestem przerażona. Kto by nie lubił warzyw? A następne będą zwierzęta. Szukamy. Zwierzątka, proszę bardzo. Przez całą zimę mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Co to takiego? Mały człowiek tutaj obok próbuje nam tutaj kręcić kołem fortuny. Co to za zwierzątko? Nie, źle powiedziałam, to nie jest małe zwierzątko. To jest ogromne zwierzę, wielkie, ciężkie i potężne. Bo to jest niedźwiedź. Czyli misiu, ale misiu to jest pluszowy, a to zwierzę nazywa się niedźwiedź. Czyli, moi drodzy, mamy niedźwiedzia. Kolejny punkt do waszej kolekcji i przechodzimy dalej. Kręcimy koło fortuny, zakręć się proszę. Wybieraj kolejną fajną zagadkę. Owoce. Czy my tam mamy jeszcze coś o owocach? Szukamy. Oj, niestety, zjedliśmy wszystkie owoce, słuchajcie. No to w takim razie musimy zakręcić jeszcze raz. To znaczy, że powoli zaczyna nam się wyczerpywać limit naszych zagadek. I co wtedy? Przechodzimy do przedmiotów, szukamy przedmioty. Kategoria przedmioty. Czytam zagadkę kolejną. To już chyba będzie ostatnia zagadka z kategorii przedmioty. W oknie tej skrzyneczki oglądasz bajeczki. No i teraz, moi drodzy, co to za skrzyneczka tajemnicza, która pokazuje nam bajeczki? Co to może być? Taka drobna podpowiedź. Siedzisz teraz przed tym, to jest komputer, tak? A to jest takie, bym powiedziała, braciszek tego komputera. Co to może być? No oczywiście, moi drodzy, że mowa o telewizorze. Gratuluję rozwiązania zagadki. Zagadki o przedmiotach się skończyły. Zostało nam jeszcze kilka innych. No to kręcimy koło fortuny, zakręć się proszę. Co możemy jeszcze, jaką zagadkę przedstawić dzieciom? Zagadka o odzieży. Mamy jeszcze o ubraniach? Mamy jeszcze o ubraniach. Coś jeszcze możemy przeczytać. Posłuchajcie. No jestem bardzo ciekawa. To takie ubranie, które zawsze wkładam, kiedy po kąpieli do snu się układam. No, co to za ubranko? Może być w kropeczki, w paseczki, w reniferki przed Bożym Narodzeniem, w zajączki przed Wielkanocą albo w truskaweczki latem. I na pewno w tym nie wychodzimy na ulicę, bo troszkę by nam było wstyd, bo to ci się nie nadaje tak za bardzo do chodzenia na ulicę. Co to za ubranko? No pewnie, niektórzy może siedzą już w tym ubranku przed komputerem. Oczywiście, słuchajcie, to jest piżama. Każdy z nas piżamę ma, niektórzy wolą koszulę nocną, na przykład dziewczynki wolą, ale piżamę chyba każdy w szafie posiada. No to słuchajcie, kolejna zagadka rozwiązana. Gratulujemy wam rozwiązania. I co przed nami? Zobaczymy, z której kategorii nam się... Czy mamy jeszcze zagadkę o zwierzątkach? Oj, wydaje mi się, że chyba ostatnia. Chyba ostatnia o zwierzątkach. Co to może być? Zagadka o zwierzątkach. Słuchajcie,
Ma długie uszy. Futerko puszyste. Ze smakiem chrupie sałaty listek. Czy wiecie, co to jest? Może ktoś z was ma takie zwierzątko malutkie w domu? No, kto wie? Jeżeli wiecie, odkładacie punkt. Jeżeli nie, jeszcze chwila na zastanowienie. Oczywiście, że chodzi o królika, takiego fajnego królisia puszystego. Wiecie, ja też kiedyś miałam nawet dwa królisie. Jeden nazywał się Rino, a drugi Szaruś. Były przekomiczne i bardzo zabawne i polowały na mojego psa. Zawsze rzucały, obsypywały go ziarnem. To były fajne czasy z tymi moimi królisiami. No to słuchajcie, żeby nie zrobiło mi się przykro, no to pędzimy dalej. Jaką zagadkę mamy jeszcze do przedstawienia? Niestety przedmioty nam się wyczerpały. Co jeszcze? No, szukamy tak długo, aż się uda. Szukamy tak długo, aż się uda nam. Czy mamy odzież jeszcze? Mamy chyba coś jeszcze z ubrań, z odzieży. Szukam. I mamy następującą zagadkę. Może niezbyt aktualna, ale jest. Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć 5 palców albo 1 palec. Co to takiego? Kto wie? No, kochani, kto wie? Oczywiście, pewnie, że tak. Chodzi o spodnie? Nie, no pewnie, że ani spodnie, ani buty. Coś, co ma 5 palców albo 1 palec. I powiedziałam na początku, że nieaktualne teraz. No bo to są rękawiczki, moi drodzy. Pewnie, że nieaktualne, bo jest, no, wiosna, tak? Za niedługo lato i już rękawiczki poszły spać na taki odpoczynek zasłużony po zimie. Ale znowu przywitamy je, gdy zaczną się chłodne dni. Super, słuchajcie, została nam ostatnia zagadka. Jejku, z jakiej kategorii? Z jakiej kategorii zagadka? Czy to mogą być... Niestety przedmiotów nie ma. No teraz się dopiero zacznie. Koło fortuny będzie kręcić się w nieskończoność. Czy mogą to być zwierzęta? Nie mogą być zwierzęta. Zobaczymy, czy mamy szczęście. Trafimy na coś. Owoce. Czy mogą być? Nie. Owoce też nie. To co to będzie? Na co my czekamy? Słodycze. Proszę bardzo. Słodycze mogą być. Chociaż niezdrowe, ale smaczne, prawda? Lubicie słodycze. Słodyczami też zaczęliśmy. Zaczynaliśmy od słodyczy i kończymy zagadką o słodyczach. Posłuchajcie, co to jest? Bywa biała lub różowa, owocowa lub miętowa. Każdy chętnie ją kupuje, potem żuje. Co jest rozwiązaniem naszej zagadki? Zagadka niezwykle łatwa. Ja tylko podpowiem, że ona może się też rozpuszczać w buzi. Niektóre są takie, które się rozpuszczają w buzi. Co to jest? Ale w większości służą do rzucia i do wyplucia. Jak stracą smak, to się wypluwa i nie połyka. Co to takiego? Tak, to jest guma do rzucia. Moi drodzy, skończyliśmy rozwiązywać zagadki. Teraz wasze zadanie. Jeszcze raz przypomnę. Każdy z was musi podliczyć ilość punktów. Pod filmikiem znajdzie się miejsce na komentarz. Proszę w tych komentarzach, one są dla was tutaj dostępne, możecie napisać, ile zagadek udało wam się rozszyfrować. Czy możecie być nazwani mistrzami zagadki? Jeżeli tak, przysyłacie komentarze, wszystkie swoje punkty podsumowane, a my przyznajemy punkty za pierwsze miejsce, będzie medal złoty, za drugie miejsce oczywiście srebrny, a za trzecie brązowy. Ciekawe, a może my będziemy samych złotych medalistów mieć? Mam nadzieję. A nawet jeśli, słuchajcie, ktoś zdobędzie brązowy, albo tam braknie mu jednego punktu, to słuchajcie, nie martwcie się. Napiszcie, ile macie punktów. My tak troszkę przymkniemy oko. Ja myślę, że nagrodę chyba każdy dzisiaj dostanie. Oczywiście, że tak. Bo to jest takie nasze pierwsze zagadkowo dzisiaj. Słuchajcie, to ja myślę, że chyba nagroda będzie dla każdego. Tylko piszcie komentarze, bo bez komentarza, no niestety nie będzie nagród. No to słuchajcie, my czekamy na wasze komentarze i już przygotowujemy dla was nagrody.
Do zobaczenia. Życzę Wam miłego odpoczynku i oczywiście pamiętajcie o liczeniu punktów. I widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa.